Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 6 listopada. Karty Tarota oraz Lenormand. Zapraszam serdecznie do wysłuchania karty dnia. Bardzo serdecznie pozdrawiam moi kochani. Myślę, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się dobrze, bezpiecznie. Zaczynamy 6 listopada. Jest energia trochę ograniczeń, wydatków, ale też pracy. Czekamy na owoce swojej pracy. Być może tego dnia otrzymamy jakieś finanse zaległe, przelewy, jakieś rachunki, coś do nas wróci. Jest tutaj przeciążenie i ograniczenie. Z jednej strony nie mamy chęci, ale musimy pracować. Jest tutaj dużo pracy, dużo rozmaitych zajęć. No i to oczekiwanie, tak? Co dalej mamy robić? Oczywiście, chęć odpoczynku, też w zdrowiu, uważajcie, moi drodzy, bo przy siódemce monet mogą być problemy z przeziębieniami, z jelitami różne rzeczy, dolegliwości mogą tutaj powrócić. No i zobaczmy jeszcze karty Lenormand, co tutaj nam powiedzą. Tutaj moi kochani jest nowina, wiadomość, możliwe, że ktoś do nas powrót, powraca z przeszłości, powróci sytuacja, osoba, relacja, która była i będziemy mieć jakąś ważną wiadomość. No, oczywiście tutaj, moi drodzy, działajmy jak najbardziej bez stresu, bez nadmiernych jakichś obciążeń, ponieważ już ten dzień już jest samym jednym wielkim takim ograniczeniem i obciążeniem. Pomału ale do przodu. Ja Was bardzo serdecznie, kochani, pozdrawiam i życzę dobrych wiadomości. Bardzo prawdopodobnie, że tutaj te wiadomości też jeszcze dodam, będą właśnie w sprawach finansów, ponieważ mamy tą siódemkę denarową. Tutaj jest ta materia, możliwe, że doczekamy się zwrotu pieniędzy zaległych, także. Bądźmy dobrej myśli, wszyscy. Pozdrawiam i do usłyszenia życzę wspaniałości ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie.